Dzień dobry, dobry wieczór. Postanowiłam w tym czasie, kiedy energie chaosu, energie wibracji lęku, niepokoju próbują przejąć nad nami władzę, postanowiłam podarować Wam tarotową rozmowę z Waszą duszą. Reiki, które robiłam przed tym nagraniem, prosząc energię Reiki, aby towarzyszyła nam, żeby wspomagała wysokimi wibracjami, żeby wprowadzała pokój i harmonię do każdej osoby, która mnie usłyszy, powiedziało mi, że mam zrobić 4 takie rozkłady, czyli podzieliło duszę na 4 jakieś obozy, sobie znaną siłą. Ja będę czytać, zaraz Wam powiem co i jak. Będę rozkłady robić dla 4, jak gdyby właśnie obozów, grup dusz, tak to nazwijmy tutaj, nosicieli światła. I będziecie je wybierać intuicyjnie, ale o tym za chwilę. Teraz chciałam powiedzieć Wam, że ten czas, ten trudny czas, został nam z ziemskiego punktu widzenia, nie wchodząc już w żadne teorie, postaramy się utrzymać na tym kanale tylko wysokie wibracje, został nam dany właśnie po to, aby pewnego rodzaju egzamin dla naszych dusz przebiegł. I teraz będzie nam tu towarzyszył ten mały, pyzaty Budda, jak go nazywam, małym, pyzatym Buddą, bo jak go to widać, widać go, pokaż się ładnie. Och, nie chcę pokazać swojej twarzy. No dobrze, jest taki świetlisty, musicie mi uwierzyć, że jest bardzo uśmiechnięty, bardzo zadowolony. I on w ciężkich, trudnych czasach przypomina mi, że taka właśnie postawa, medytacja spokoju, wewnętrznego utrzymania wysokich wibracji, pomaga przejść przez każdy czas chaosu i pomaga utrzymać wewnętrzne światło w taki sposób, że żadne niskie wibracje, w tym wirusy i inne nieciekawe energie, nie imają się nas. Będzie z nami też dyżurny aniołek, który pomoże nam tutaj potem na koniec dla każdego obozu dusz wyciągnąć przesłanie anielskie. Będzie z nami siła Reiki, będzie z nami kadzidełko i będą z nami wysokie wibracje i będzie z nami przekaz dla 4 grup dusz. Którą z nich jesteś? Dowiemy się o tym zaraz, bo będziesz wybierać intuicyjnie, drogi widzu. O tym też zaraz. Będziemy korzystać tak. Karty Tarot Gaia, mój ukochany. Wszystkie są moje ukochane, ale ten jest, no powiedzmy sobie, taki świeżo ukochany tarot. Będzie z nami tarot medytacyjny Mandala Duszy, Pana Cecudy, który jest ze mną od lat. Ma piękne, zobaczcie, wysokie tutaj takie tęczowe energie i on rzeczywiście pomaga nam wnieść wysokie wibracje zawsze, jak już go znacie z moich rozkładów. Będą z nami karty Madame Endory, którą rzecz ujmą tak trochę bardziej z punktu przyziemnego. Co tutaj zrobić? Jak wycisnąć z tej sytuacji, która nas tutaj złapała w swoje szpony? Same superlatywy. I będą z nami karty anielskie, które dla każdego obozu dusz dadzą tutaj swoją dodatkową wskazówkę i radę. Co zrobić, aby z tego czasu wyjść w jak najlepszej kondycji? Pamiętajcie, że niskie wibracje, lęk, panika powodują, że spinamy nie tylko ciało, ale i duszę. W takim stanie, wiecie, spięcia, napięcia nerwowego, lękowego, zaniżamy swoje wibracje i na pewno nie pomoże to w żadnej sytuacji, a może wręcz, tak jak mówię, podczepić więcej kłopotów. Więc cóż, więc teraz czyścimy pole 4 obozów dusz. Dobra, te karty na bok i już Wam powiem. Teraz podzielę, wyciągnę 4 signifikatory. Reiki stwierdziło, że ma być 4, jest wyższymi siłami, nie dyskutuję. Jak 4, to 4. Znalazłam 4 kolorowe kamyczki podobne i zaraz Wam tutaj powiem. Pierwszy plan. Pierwszy obóz. Drugi obóz. Trzeci obóz. I czwarty obóz. Obóz, tak to ładnie nazywamy, ale wiecie, taki jak harcerski. Tu są moi rycerze Jedi.
Moje kochane gwiazdy, dziewczyny, panowie, jeśli nas oglądają, świetliści, wojownicy, którzy zeszli na tą ziemię w sobie znanym celu i teraz będziemy patrzeć, to jest tak, ja Wam powiem, kładę tutaj, jak widzicie, trzy kolory kamyczków, a Wy macie do wyboru szybkie spojrzenie i to, co w ciągu 3 sekund ściągnęło Wasz wzrok, to jest wybór Waszej duszy. Słuchajcie intuicji. Powyżej 3-4 sekund wchodzi już logika, kombinowanie ego, kombinowanie różnego rodzaju sił zwodniczych. To, co pierwsze Wam ściągnęło wzrok, to, co pierwsze Wam powiedziało, hej, to jest moja grupa, to jest Wasza pozycja. 1, 2, 3 i 4. I tak będę to czytała. Więc dwójki na razie idą na bok. Dwójeczki. Na boczek, muszę sobie to tak, żeby mi się potem nie pomyliło. Trójeczki. Trójeczki tu i czwóreczki tu. I zobaczymy, co tutaj. Czwóreczki tu. Co tutaj wyższe siły mają do powiedzenia. Dlaczego obozami? Dlatego, że jesteśmy, ogólny rozkład łapie ludzi o podobnych energiach, duszy o podobnych energiach, więc to tak jak zrzeszenia w pewnych, wiecie, jakichś tam szczytnych celach. Jest pewna barwa wspólna dla wszystkich. Tą będę starała się wyłowić i z tą będziemy tutaj pracować. Jedyneczki, proszę, praca zespołowa. Piękna, przepiękna energia. Od razu widać, że trafiły się w obozie pierwszym takie naprawdę ogniste temperamenty, które potrafią jednakowoż dogadywać się, które potrafią działać w teamie, w zespole, które potrafią być pełne zapału i które nawet w trudnym czasie, uprę się, że jak ktoś wylosował obóz pierwszy, to znaczy, że jest to dusza uparta, taka, która, jak to się dawniej mówiło, boso, ale w ostrogach. Nie poddam się fali paniki, bo tu widać, Wy jesteście dla mnie siewcami wyższych wibracji już teraz. Na pewno wspieracie swoich najbliższych, na pewno ogniście, jak gdybycie staracie wziąć sytuację w swoje ręce, na pewno wciągacie innych w kooperację, mówiąc, dobra, będzie to jakoś, nie damy się. Także pierwszy obóz już widać, że ma tutaj wibracje, tak jak mówię, piękne, ogniste i wspierające. Zobaczymy, jak przeżywacie. Królowa Mieczy, pięknie, czyli to jest w moim tarocie Królowa Tronów Powietrznych, w tym medytacyjnym. Tu macie, proszę, no ja mówię, trójeczka kielichów. Niech to będzie widać. Piękne, obóz pierwszy, szapoba, jestem pod wrażeniem. Już Wam mówię to, co na razie, bo jeszcze zaraz będziemy dokładać następne karty. Dla mnie to ja tutaj jako wróżka nie muszę za bardzo Was dopingować do tego, żebyście swoje wibracje mocno podkręcali, żebyście się nie dali lękom, bo dla mnie to Wy jesteście tymi, którzy mówią ludziom, jak dokonywać mądrych wyborów w tym czasie. Jakby z humorem potraficie sobie poradzić, ostrzem, takim nieco czasem satyry z tą sytuacją. Jednocześnie wnosicie radość, czystą radość i pokrzepienie serc w tych trudnych czasach, więc to widać, że Wy idziecie naprawdę, tutaj jesteście siewcami, którzy przyszli, siewcami wysokich wibracji, mocno wysokich, szczęścia, radości, pracy zespołowej, jeszcze raz podkreślam, którzy przyszli na tą ziemię właśnie po to, żeby w trudnych czasach, w czasach chaosu, takich jak teraz, pokazywać ludziom, że zawsze jest, zawsze można patrzeć na świetlistą stronę, zawsze można, popatrzcie, miecz prawdy, wycelowany wysoko, tam, jakby Wy patrzycie cały czas w górę, czyli jak gdyby macie kontakt z nadświadomością, ta królowa tutaj patrzy w górę, ma kontakt z nadświadomością, tu spływają piękne, nie wiem, czy to widać, takie perłowe barwy nad nią, o tak będzie widać, jakby taki balon, przepiękna karta, która mówi o tym, że no nie poddajecie się, a nawet pomagacie innym wychodzić z tarapatów, mówimy o terapii duszy, czasem może ostrym językiem, takim satyry, ale potraficie kogoś tak jakby wstrząsnąć, żeby nie wpadał w panikę, więc jak dla mnie są to barwy takie, że tutaj jako wróżka mówię tym duszom głęboki ukłon, jedyneczki moje drogie, głęboki ukłon w Waszą stronę. Wasz wewnętrzny ogień jest dobrze ukierunkowany, jest ciepły,
jest mocny, grzejący, ale jednocześnie nikogo nie parzycie swoją frustracją na przykład, tylko ogrzewacie serca w tych trudnych czasach, tak jak mówię, podnosicie wibracje. Mówicie, że jakoż zawsze damy radę, jak będziemy pracować zespołowo, mówicie swoim najbliższym, mówicie swojemu otoczeniu, przez co wchodzą wibracje spokoju. Potraficie też, tak jak mówię, wskazywać, to jest karta kochankowie, czyli jest jak gdyby, to się nazywa w tarocie medytacyjnym, dzieci, orany, dzieci głosu, więc macie tutaj, można powiedzieć, głos bardzo wiążący, jeśli chodzi o wybory. Popatrzcie, tu też na tej karcie są dwie kobiety, jakoś tak czuję, że więcej dziewczyn mnie będzie oglądało, które zagrzewają ogniem, nomen omen, tu jest ogień płonący, tak jak ta karta, która wyszła, zagrzewają ogniem innych do właściwych wyborów. Potrafią wskazać drogę, potrafią wskazać inspirację. Dla mnie przepiękne karty. Madame Endora, niech mi popatrzcie. Uzdrowienie, Kaduceusz. Ja nie mam pytań. Sfinx, ok. I mistyczny krąg. Piękne energie. Ja tutaj jako wróżka niewiele mam do roboty. Myślałam, że będę musiała pokrzepiać, wyciągać za uszy. A tu przy jedynkach powiem tak. Tak, czasem tak jak Sfinx. Możecie powiedzieć nieco enigmatycznie, ale to tylko wtedy, jak widzicie, że ktoś by mógł ulec, nie wiem, zbytniej panice, to będziecie dawać takie, wiecie, jakby sfinksowe wypowiedzi na pewne tematy. Nie chcecie wprowadzać wibracji niepokoju. Wiecie, kiedy zmilczeć, kiedy zważyć słowa. Naprawdę jeszcze raz karty pokazują, że jesteście jak gdyby takim, no, terapeutą. Mistyczny krąg Was tutaj sprowadził, czyli przez to, co teraz przechodzicie i przez to, że jeżeli rzeczywiście będziecie działać non-stop w tych czasach, tak jak działacie, tak jak ja to widzę w tych kartach, to Wasze umiejętności zostaną podwyższone, drogie jedynki. Mówię jedynki, przepraszam, do grupy dusz, wiecie, no, grupa pierwsza, obóz pierwszy. Pierwszy legion cudownych tutaj, Jedi moich świetlistych, Wasze umiejętności zostaną podwyższone. Cokolwiek to znaczy, mówimy o wibracjach duszy, mówimy o potencjałach, które tutaj na Ziemi będą, więc jest to pewnego rodzaju egzamin dla Was, który mówi tak, działaj, siewco wysokich wibracji, po to przyszedłeś tutaj na ten świat, żeby w takich trudnych chwilach pomagać innym, a kosmos za to będzie Ci wypłacał kosmiczną walutą. Piękne, piękne wibracje. Także teraz od świetlistej siły aniołów, ja Wam jeszcze podpowiem, co tutaj anioły chcą przekazać. Okej, okay. No popatrzcie. Elohimy, Claire i Astrea. Jeszcze raz potwierdzenie tego. Jesteście szlifowani jak brylant, diament najczystszej wody w brylant. Wasze wibracje, bo ta karta dokładnie o tym mówi, że Wasze wibracje, gdybyście szli po drodze cienia, bo Wy macie moc zawyżania albo zaniżania wibracji we własnym otoczeniu. I gdybyście zaczęli dołować, ulegli, nie wiem, fali paniki, fali niskich energii, zaniżacie od razu całą energię w swoim otoczeniu. Macie bardzo odpowiedzialną rolę, ale tak naprawdę Wasze światło przenika, tak jak z tego diamentu tu bijącego, przenika każdą ciemność, jest w stanie rozpromienić największy mrok i podnieść wibracje w otoczeniu. Więc jeżeli czasem Wam ciężko na duszy, jeżeli czasem tak gdzieś na moment byście tracili wiarę, to proście Elohimy, Claire i Astrea, żeby do Was jak gdyby docierały swoimi świetlistymi wibracjami i podnosiły Wasze wibry. Macie wsparcie bardzo mocne. Tutaj macie wsparcie bardzo mocne od kart anielskich. Ja jeszcze wyciągam oczywiście tutaj przesłania takie piękne. Prawo przyciągania jeszcze nam wyszło z tej sali anielskiej. Popatrzcie, prawo przyciągania. Bardzo mądra karta, jeszcze raz podkreślająca Waszą rolę tutaj na Ziemi. Macie taką dużą moc sprawczą już w sobie, że każda Wasza myśl jest inwestycją, tak tu jest napisane, zaraz to rozwinę, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swoich myśli i napełniania ich miłością, spokojem i harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. Tak mówią anioły. Więc tu z tej karty wynika, że mentalne ciało, tam gdzie rodzi się myśl,
albo tam, gdzie powstaje najwięcej myśli w naszym ziemskim wcieleniu, jest u Was bardzo mocno rozwinięte i jest to już ciała maga, czyli to, co Wy myślicie, to ma prawo się spełniać. Dlatego tym większe jak gdyby wyzwanie, aby właśnie dbać o czystość swoich myśli. Wiecie, myśli same mogą być czasem wirusami, więc dbajcie, żeby wibracje Waszych myśli, mówią anioły, były jak najwyższe. Wnoście nadal pokój, wnoście wysokie wibracje w Wasze otoczenie, a pamiętajcie, że tu jest wypłata od mistycznego kręgu, za to gwarantowana, czyli wróci do Was potrojone to, co teraz siejecie. Po to zeszliście na tą planetę. Oj, co ja robię? Ta karta już była w użyciu, więc to muszę ją odłożyć sobie na bok, bo to będzie dla innych, ok? Więc potrojone zejdzie do Was po tym, jak już wszyscy my będziemy po tym czasie chaosu, to do Was będzie przychodzić piękna wypłata za Waszą pracę. Dobrze. Numer 1 w oborze. Karty sobie zbieram, ale nie wszystkie, tylko tak. Pana Cecudę, Wasz Sygnifikator z aniołami. Z aniołami, zaraz tu moje anioły. A Sygnifikatorek tutaj idzie, jedyneczki, teraz dwójeczki. Drugi obóz Jedi. Druga grupa. Patrzmy. Wiedza. Ale mi się trafiło. No to zobaczmy. Wiedza. Czyli to są ci, którzy... Tu są wibracje pokazane tych osób, które... Piękna karta, zobaczcie. Taka podobna trochę do pustelnika. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, tak pokażę. Jak ja to pokażę, żeby było widać? Oj, 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 dobra, położę, bo... Piękna karta, podobna do pustelnika, ale tu chodzi o to, że tak naprawdę w tarocie Gai chodzi o to, że wiedza, którą macie zebraną, służy Wam nie tylko do oświetlania drogi sobie i do wewnętrznych duchowych poszukiwań, ale przede wszystkim do oświetlania drogi innym w tym trudnym czasie. Tu jest też bluszcz, jak gdyby, nie wiem, czy to widać, który mówi o tym, że można się na Was oprzeć, można na Was polegać, podtrzymacie w każdej ciężkiej sytuacji, więc tu również mamy grupę mądrych, doświadczonych dusz. Zobaczymy, jak sobie radzicie z tą trudną sytuacją. Okej. Manu mocy. Tu jest dobrze również, tylko do niektórych, może z nie wszystkimi dwójeczkami będzie to rezonowało, ale do niektórych mam lekką uwagę. Zwracajcie uwagę na to, czy nie spalacie się jak gdyby jednak w kierunku negatywnych emocji. Jeśli tak nie jest, bo to może przytłaczać Waszą mądrość życiową, Waszą równowagę, to, co jest potrzebne Wam w tym czasie i to, czym możecie pączować, jak ja mówię, otoczenie swoje i bliskich. Jeśli za bardzo się spalacie, jeśli za bardzo się nakręcacie, na przykład zbyt częstym oglądaniem negatywnych wiadomości, wiecie, te czerwone wykrzykniki wszędzie, co się tam nie podziało. Ja nie mówię, żeby być nieświadomym człowiekiem, ale jeżeli oglądacie za często na przykład jakieś nieciekawe wiadomości, to proszę szukajcie równowagi. Tu jest taka piękna jak gdyby karta, która mówi mag, manu mocy, który panuje nad swoją siłą. Ważne jest, żebyście nad tą siłą panowali, bo siła, macie ogromną siłę, ogromny potencjał w sobie, ale jakby go przegiąć właśnie na tą niewłaściwą, jak ja mówię, ciemną stronę mocy i ulegać lękom, to będziecie również mogli tak trochę destrukcyjnie działać na siebie i na otoczenie. To do niektórych jedynek jakoś tak mi tutaj coś pociągnęło, dwójek, przepraszam, żeby powiedzieć. Natomiast ogólnie jest to grupa, obóz tych, którzy w tych trudnych czasach są mocno uziemieni, którzy potrafią powiedzieć tak, jest teraz, są przeszkody, nie zamykamy przed nimi oczu, nie mówimy, że wszystko jest różowe, to są bardzo takie realne energie pokazane, nie mówimy, że wszystko jest różowe i w ogóle tylko, wiecie, jednorożce i problemu nie ma, jednakowoż mamy wizję, wiemy, że ta ziemia i te ręce, które mamy, nie dadzą nam, powiem tak, iść na zmarnowanie, jeśli chodzi o płody pracy. Więc tu nawet gdyby Wam ciężko było w tej chwili na polu zawodowym, to jest gwarancja, że
pracy w ten czy inny sposób, gdyby tu, nie daj Boże, jakaś dwójka obawiała się o pracę, to praca w ten czy inny sposób będzie, jak nie ta, to inna. Ale większość dwójek utrzyma pracę, tak uważam. Natomiast nawet gdyby były zwolnione z pracy albo musiały iść na zwolnienie, to tylko dlatego, że wyższe siły już kombinują dla Was w takim razie, gdzie jest lepszy azymut na pole zawodowe. Tu są ci, którzy wnoszą takie gruntujące energie, takie energie, które mówią realnie, spokojnie, dosadnie, mają wiedzę, nawet możecie śledzić, dlatego mówiłam, bo możecie śledzić wyniki, co tam się dzieje na polu tego, wiecie, chaosu obecnie i tak zupełnie racjonalnie i naukowo mówić, jak to wygląda z Waszego punktu widzenia, czy to wszystko jest tak, jak się tutaj innym podaje. Także bardzo racjonalne, zdroworozsądkowe energie mi się tutaj pokazują, takie, które potrafią trzymać wiedzę w garści i podawać ją innym w sposób zjadliwy. Mądre osoby przede wszystkim i też widzę, że dwójki nie ulegają zbytnio fajnie. Mam jakieś dobre energie od Reiki, albo Reiki wie wcześniej zawsze, kiedy kto będzie oglądał, tak to jest z punktu wyższych sił, więc te pierwsze dwa obozy to ja myślałam, moi drodzy, że będę tutaj, tak jak mówię, podnosiła na duchu i krzepiła, a tu są normalnie siewcy prawdy, tu są ludzie, którzy nie poddają się nawet w trudnych czasach i potrafią znaleźć równowagę. Mnie się to bardzo podoba. Popatrzmy teraz jeszcze od Madame Endor karty fajne, które mówią, co tutaj będzie. Proszę, jakie czyste energie. Wyczekujecie, jesteście po prostu jak dla mnie spokojni, wiecie, że to wszystko minie. Proszę, o jednorożcach mówiłam, a przybył przy tej racjonalnej duszy. Popatrzcie, mamy tak. Energia dziewicy takiej wyczekującej mówi o świeżości, tak, o czystości ducha i Wy wiecie, że ten ciężki czas, tak, to trochę potrwa, tu jest długa droga przez gwiazdy pokazana, więc wiadomo, ale Wy macie mądrość życiową i wiecie, oczywiście jakby ten jednorożec baśniowy, ale nie opuszcza Was nawet w tym trudnym czasie, tak to powiem, czyli mimo pełnej relacji takiej między rozumem, umysłem a duszą, mimo tego, że tak jak mówiłam, że jesteście mocno stąpający po ziemi, to jednak ten jednorożec gdzieś tutaj w duszy gra i macie tą wyższą taką fantazję, która też gdzieś z gwiazd spływa i mówi Wam, tak, to wszystko minie, my tylko czekamy kiedy i tak jakby zupełnie racjonalnie ważymy okoliczności i myślimy sobie, my, mówię my, do dusz z obozu drugiego, obozami to nazywam grupy Legiony Jedi moich kochanych, więc obóz drugi ma tutaj coś takiego jak wyższa inspiracja, faktycznie mocne połączenie z nadświadomością, ale przede wszystkim stąpanie po ziemi, takie gruntujące energie innych. Więc jesteście bardzo nam tutaj potrzebni, tylko tak dalej, dwójeczki w tym trudnym czasie, tylko tak dalej, czyli kubeł zimnej wody czasem i spokoju, który wylewacie na otoczenie jest potrzebny i teraz karty anielskie, proszę, anioł komunikacji, który mówi, że wszystko dzięki, po pierwsze na pewno jesteście bardzo, tak jak mówię, nie macie problemu z dotarciem do innych, a po drugie, jak gdyby potraficie załatwić sprawy pokojowo, nie ulegacie niskim jak gdyby wibracjom. I tutaj, co do Was jeszcze karty mówią, miej zaufanie, widzicie, czyli ja to widzę tak. I do Was, ale Wy również do innych działacie w taki sposób, poprzez swoją komunikację mówicie w tym czasie ciemnym, w tym czasie chaosu, w tym czasie, kiedy wsieją wszyscy wibracje lęku. My jesteśmy tymi, którzy mówią Wam, Wy tak mówicie do ludzi według mnie, żeby kroczyć po prostu naprzód, żeby wierzyć w to, że są te wyższe siły, które nas wspierają i że wszystko mija, tak to powiem. Anioły Was do tego też namawiają tutaj, że jeśli czasami ciężko z punktu widzenia tego mentora tak pociągnąć jak ta lokomotywa tych innych za sobą w ten świat jak gdyby zaufania i wiary do sił wyższych, to te anioły właśnie też mówią, żeby jak Wam ciężko, to pytajcie ich, że dajcie znak, kochane anioły, powiedzcie mi,
jak długo jeszcze. One Wam będą podpowiadały, bo Wy jesteście tutaj siewcami wiedzy, macie ją tak jakby transmutowaną z poziomów nadświadomości tutaj na pole zdrowego rozsądku, więc możecie dostawać nawet i prorocze sny. Ja się tak upieram, bo ten anioł ma nad głową gwiazdy komunikacji, a do mnie to od razu spływa przez kanał energoinformacyjny, jaki mam. Jak pracuję z kartami, to zawsze siadam i tak jakby muszę mówić trochę jak karabin maszynowy, mam szybsze energię, bo spływa przeze mnie potok. I teraz mi tak właśnie coś powiedziało, że do Was przez sny będzie mocno, jak gdyby spływało też taka wiedza, która może nam być potrzebna. Możecie dostać po prostu informację, kiedy to wszystko będzie już po, tak powiem, czy nie wiem, czy w maju, czy w czerwcu, to dzielcie się tą wiedzą w komentarzach, drogie dwójki. Macie piękne energie, niech moc będzie z Wami. No na razie to mi się grupy takie trafiły, że ja nie mam pytań. Dobra, czyli tak. Karty Madame Endory tu, bo one mi są potrzebne te same, a ta karta i Wasza dwójeczki idzie tutaj. Okej, to też jeszcze właśnie tu i tu, tylko tych kart nie powtarzam i Gaje. I teraz trójeczki, szafirowe trójeczki, patrzmy, co tutaj nam w trzecim... No, trójka może mieć taki obóz, bardzo świetliste dusze, ale popatrzcie, czasami, to jest karta tutaj w tarocie Gai, która mówi, że tak, my się wynurzamy ze swojej krainy cieni, więc czasami przy tym obozie powiedziałabym, mocno zwracajcie uwagę, bo macie mocne energie prowadzące z góry. Patrzcie, jaki kanał światła się otwiera, ale czasami możecie mieć tu taką skłonność do nurkowania w otchłań, melancholii, czy też właśnie takich smuteczków, lęków, żali, zbyt głęboką. I to trzeba wiedzieć o swojej duszy, bo jest bez wątpienia wrażliwa, bez wątpienia artystyczna, jak dla mnie dusza, emocjonalna, potrafiąca być takim świetnym negocjatorem, potrafiąca wyczuwać emocje innych dogłębnie. Dlatego jest dana taka mocna emocjonalność, ale nad nią trzeba panować, jak nad takim rozhukanym koniem, który by mógł w te głębiny zbyt czarne czasem zanieść. Taki koń morski, mówię, powiedzmy sobie, zaprzężony wasz tutaj, bo to jest piękna syrena, tak? Zaprzężony wasz rydwan jakiś podmorski nurkuje w krainę emocji i wtedy musicie kontrolować to, jak za głęboko w czarne otchłanie jakieś was wiedzie, to nie nurkować tam. Chyba tylko po to, żeby kogoś z deprechy wyciągnąć. Natomiast to są urodzeni dla mnie terapeuci, balsam na duszę innych osób i tak mimo wszystko w tych mrocznych czasach, patrzcie, patrzą w górę, tutaj tak jak na tej karcie, ci nasi terapeuci z obozu trzeciego, kochane dusze, i patrzą w stronę światła, więc tu również jest, spływa bardzo dużo z nadświadomości, z wyższych planów duchowych do Was inspiracji. Pamiętajcie tylko nie nurkować mi, tak jak mówię, za głęboko, czyli jakby gdzieś za daleko nurkujemy w melancholię, czy dajemy się pociągnąć niskim emocjom, to od razu tu korygować siebie i wypływać do góry, bo Wy jesteście tymi, ja mówię, to jest duża umiejętność, którzy potrafią tak czasami faktycznie zanurkować w otchłań emocjonalną i w bardzo głębokie lęki innych i stamtąd ich wyciągać, ale sami tego nie róbcie. I dobrze, tak, mówię, sami tego nie róbcie w sensie ze sobą, tak? Innych możecie wyciągać, moje drogie trójeczki, z tego głębokiego stanu jakichś czarnych emocji, ale sami nie dajcie się im za głęboko porywać. Jeszcze raz mi wyszedł tutaj Manu Mocy i super, bo ja tego cecudę dlatego uzupełniam, że tu się mogą nam karty powtarzać. I co to jest? I to jest głęboka praca. Popatrzcie, macie taką kartę, jak w tarocie medytacyjnym, tutaj dwójka buław, to jest karta władcy, osiągnięcia celu i odwagi. Czyli popatrzcie, fakt, że Wasza siła jest wypracowana, to widać, to są też również dojrzałe dusze, już mają spory potencjał siły, mówimy sił duchowych, sił mentalnych, bo tu jest mag, manu mocy, więc ta moc jest napracowana przez wiele wcieleń i tak naprawdę Wy macie ten potencjał do, tak jak mówię, do osiągania celów, tylko trzeba w sobie zawsze jak gdyby wykrzesać tą odwagę, o tym ta karta napomina i tu faktycznie w tych ciężkich czasach, nazwijmy to czasach chaosu, które nas teraz dotknęły, Wy jesteście tymi, którzy potrafią nam poprzez przypomnienie, że
praca taka nad własnym rozwojem duchowym, że praca nad tym, co tu i teraz nas dosięga, jest ważna. Czyli jak dla mnie trójeczki mają taką moc, już to umiem pozbierać do kupy, co mi te karty chcą powiedzieć. Trójeczki mają taką moc, która mówi, że obecne czasy przyniosły takie, a nie inne wyzwanie. Trzeba mieć odwagę, co mnie tutaj tak pika i wybija mnie, trzeba mieć odwagę popatrzeć w jakiś taki sposób na zaistniałe okoliczności, który potrafi wyciągnąć z nich pełen potencjał. Dla mnie trójki to są te, które nie załamują rąk mimo wszystko i potrafią wyciągnąć nawet z czasu chaosu, powiedzieć, no dobrze, jest sytuacja jaka jest, ale teraz skupmy się na tym, co możemy z tym zrobić tu, wokół siebie, tu i teraz. I wasza moc idzie być może w uzdrawianie najbliższych poprzez takie pokazywanie im, że można teraz popracować, nie wiem, w domu, ale mówimy nad tym, co zawsze chciałeś osiągnąć. Czyli, nie wiem, chcemy się uczyć języków, to się właśnie teraz uczymy, bo jest na to czas. Tu jest ogromny potencjał, który ma obóz trzeci i mówi, że potrafią one pokazywać, że nawet w czasach wydawałoby się takich, gdzie inni załamują ręce, to my potrafimy wam pokazać drogę do spełnienia. To będzie procentowało u was też, bo tak jak widzę, w sobie odkrywacie nowe potencjały i być może ten czas trudny dla wszystkich będzie wam dany również do jakiejś zmiany w swoim celu życiowego, bo ja to tak widzę. Czyli obóz trzeci jest dla mnie tym, który działa jak psychoterapeuta, który potrafia wyciągnąć innych z takich najczarniejszych czeluści, otchłani, jakiegoś, nie daj Boże, załamania, gdyby tak było w waszym otoczeniu, ale jednocześnie potrafi poprzez takie mądre dawanie, tego co ja nazywam dawaniem ryby, wędki, a nie ryby, czyli swojej uwagi, swoich cennych wskazówek, potrafi wyciągać innym tak jakby na światło dzienne ich zalety właśnie tu i teraz i inspirować ich do jakichś pozytywnych zmian w swoim życiu. Jak dla mnie bardzo piękne karty, popatrzmy co Madame Endora podpowie. Tak, ręka przeznaczenia. Tak, tu te chimery tylko właśnie. No właśnie, widzicie, jeszcze raz tak jakby podkreślają, czyli mocno emocjonalne natury. To samo powtórzyła karta Madame Endora. Niebezpieczeństwo brzmi, jest tylko wtedy, jak no, karta chimery mówi, prawda, o pewnych takich skłonnościach do handerek własnych i tak dalej. Więc gdyby takowe były, od razu je odsuwamy na bok, nie dajemy się w tych ciężkich czasach, bo jesteście bardzo, ale to bardzo wrażliwi, bardzo, ale to bardzo subtelni. Natomiast macie to, co nazywamy dotykiem uzdrawiającym i ta ręka przeznaczenia tutaj również mówi, że działają za tobą siły, które interweniują nawet poza tobą, żeby wyciągnąć cię z trudnych sytuacji, ale ty podawaj również taką rękę innym, czyli bądź inspiratorem dobrych, jak gdyby tylko wibracji i dobrych emocji u innych. Macie mocne wsparcie, napracowane, upieram się, tu są bardzo, ja bym się nie zdziwiła, jakby tu ktoś wróżył w ogóle, albo był jakimś takim duchowym doradcą wśród trójek też. I czasami takie subtelne energie potrzebują tak jakby zrzucić no, trochę emocji z siebie, ale tutaj trójki naprawdę, tak jak mówię, macie to, co nazywamy mocą wyciągania, dosłownie, tak jak ta ręka przeznaczenia, mocą wyciągania innych z tarapatów, poprzez to, że potraficie bardzo czule, jak sejsmograf, odczytać ich nastroje i podać im rękę, wyciągnąć wręcz z depresji, a dodatkowo ta ręka przeznaczenia mówi, że za wami też stoją takie siły, które działają tak jakby poza waszą kontrolą, nawet czasami potrafią was z najczarniejszych tarapatów wyciągnąć, więc to jest dla mnie znak, że tu są duszyczki, które nie powinny się jak gdyby mocno obawiać tych trudnych czasów, nawet gdyby im serwowały one jakieś takie nieciekawe przeżycia, to znaczy, że tam za rogiem zaraz będzie światło, tak jak w tej karcie. Okej. Aha, no przecież anioły jeszcze, a ja się tutaj dobrze zapędziłam. Dla naszych trójek, anioł Sofia. Okej, to już wiemy. Słuchać, przede wszystkim słuchać, moi drodzy terapeuci. I tutaj tymi anioł Sofia i radość, proszę, nowe początki. I widzicie, wasza siła
dla Was siła uzdrawiająca, dla Was, dla Waszej energii, wnoszenie radości. I to jest najwyższa wibra. Nowe początki w ogóle do Was idą. Delfin o tym mówi też, tak to powiem. Mocne połączenie z jakimiś syriańskimi energiami macie. Natomiast dbajcie o to, by jak najwięcej wnosić radości, tak, radości w tych trudnych czasach, bo to podnosi Wasze wibracje. Anioł Sofia mówi też, żebyście teraz mniej jak gdyby mówili, mniej pracowali jako ten, który nadaje informacje, a więcej wysłuchiwali innych. Oczywiście nie mówię, żebyście się nic nie odzywali, ale chodzi o to, żebyście się zamienili w dobrego słuchacza. W tym Wasza moc terapii polega, że czasami po prostu wystarczy kogoś wysłuchać i przytulić. Tak naprawdę trójeczki jesteście miodem i balsamem, proszę, jakie piękne wibracje, w tych trudnych czasach dla innych dusz. I proszę tutaj w komentarzach o informacje zwrotne wszystkich, jak z Wami te energie muszę sobie kartę. Jak z Wami te energie odczytu działają. Ok. I teraz czwóreczki. Uchti! Tu się dzieje. Tu mamy czwóreczki, czyli tu mamy ten kamyczek. Niby taki niepozorny, a jak go ktoś wybrał, to tu idzie piękna droga. Tu jest smok, a z pucharów, ale on jest pokazany, smok wody. To jest w Gai, słuchajcie, piękny as pucharów, zobaczcie, niby smok wody, czyli niby woda i emocja, ale zobaczcie, ile tu ognia, ile tu żaru, więc macie w sobie, od razu mówię, ten smok to pokazuje mocną energię, tarot Gaia jest nieco inny od innych tarotów, więc tu się dopiero dzieje, tu są emocje, tu jest siła uzdrawiania, tu są osoby również bardzo wrażliwe, na pewno idące drogą serca, na pewno potrafią nie chcę używać słowa zarażać innych, bo to by zabrzmiało w dzisiejszych czasach, ale chodzi mi, wiecie, taką dobrą energią, o to mi chodziło, czyli dosłownie, a taką zarazę dobrej energii to siejcie po prostu na całego, bo to właściwe słowo jest, to chciałam powiedzieć. Tu jest płomienista energia idąca z czakry serca, w ogóle dużo macie wibracji takich naprawdę, och, jeszcze drugi as mieczy, czyli i do tego siła rozumu, intelekt, co mi się za grupy trafiły, ciekawa jestem, kto to będzie oglądał, kogo zawoła, bo tu widzę i król kielichów, czyli król wód i fal, to jest rozmowa z Waszą duszą, więc król kielichów w tym momencie wskazuje, tu nie szukamy jak gdyby, wiecie, panów i partnerstwa, ale król kielichów wskazuje, że Wy jesteście jak gdyby mecenasem pięknych emocji na ziemi. Zobaczcie, czwórka buław, siła ognista i tutaj tak pięknie się pokazuje, że ta woda, emocje uzdrawiające, jesteście dosłownie tak jak kielich takiej ożywczej energii dla innych. Potraficie też w tych ciężkich czasach uprę się, że tu ja się nastawiałam, że będę wszystkich nie wiadomo jak podnosić na duchu, a ja wiem, że będą mnie oglądały energie, bo to już widzę, które innych trzymają w tych jak gdyby pięknych, wysokich wibracjach. Szapoba, drogie czwórki, bo tutaj jest jak gdyby coś, co mówisz, że zapalacie się w tych trudnych czasach do podtrzymywania właśnie takich energii również, sukcesu, ciepła, żaru poprzez miłość. Macie moc sięgania bardzo wysoką inspiracją, bo tu jest as mieczy pokazany, tu jest jak gdyby triumfator boski, ale mówimy po intelekcie, miecz prawdy, znowu siła, która mówi o tym, że sięgam tam chmur i sięgam do nadświadomości, panuję nad taflą wody, czyli nad emocjami swoimi i innych, zarażam innych, jeszcze raz podkreślę, zarażam innych tą dobrą, pozytywną energią, działam jak katalizator, tutaj dla mnie mocne siły katalizujące energię innych osób i spalające je jak w boskim, martenowskim piecu na coś pozytywnego. Także król kielichów również mówi o terapeutycznej duszy. Macie duszę terapeuty, mecenat nad innymi. Przyszliście tutaj po to, żeby roztaczać opiekę i żeby pokazywać innym, jak można pięknie w trudnych czasach i nie tylko w trudnych, ale przede wszystkim w trudnych przejść z godnością, jak człowiek, widząc i zauważając drugiego człowieka. Piękne takie królewskie energie, tak bym powiedziała. Tutaj niespotykana siła emocji, ale takich spokojnych, pod kontrolą. I takich, które potrafią cudze emocje, na przykład gdyby do Was podchodziły jakieś osoby, które są mocno, nie wiem, spanikowane albo nawet agresywne w tych czasach, nie daj Boże, nikomu nie życzę, to Wy natychmiast potraficie przetransformować tą energię w taki spokój, ale takim
osadzeniem w miejscu, może nawet szokowa terapia czasem idzie od Was co do niektórych, ale to jest bardzo zdrowe. Piękne wibry, słuchajcie, piękne wibry. I tutaj, co mamy, niech będzie, bo już widzę, widzicie, pokazują się, tak, ja wiem, o co chodzi, wahahał, i przez miłość, no aż siar dostałam. Przez miłość, popatrzcie, tu są takie nieciekawe te dwie karty, prawda, wydawałoby się, bo to jest meduza, wiadomo, ta, która ma nieciekawą historię, tak jakby wzbudza energię też lęku, zazdrości. Satyr mówi też o takich jak gdyby niezbyt zawsze czystych intencjach, ale to nie mówię o Was, ja w tej chwili mówię przez drogę serca, czyścicie jak gdyby z otoczenia wszystko to, jesteście katalizatorem, tak jak powiedziałam, tak jak czułam z tego kanału, że to spłynie, jesteście katalizatorem, który spala wszystko to, co nisko wibrujące w innych. Czasami, jeszcze raz podkreślam, pewnie jak powiecie komuś raz tak do słuchu, to i dobrze, ale wiecie, macie celność tego słowa, wiecie, co i kiedy komu wypalić, tak to powiem. I nie trzymajcie tego w sobie. Nie mówię oczywiście, żeby być niegrzecznym, ale tego w sobie nie macie. Ale nie trzymajcie. Jak coś Wam się na usta ciśnie, to Wy macie terapią szokową tutaj działać. I spalacie właśnie te niskie energie z otoczenia poprzez drogę serca. Potraficie je jakby zjednoczyć w prawdzie i tak jakby przeczyścić nam tutaj wibracje na planecie. Więc moje drogie czwórki, jesteście, tak jak powiedziałam, mocno nam tutaj czyszczącymi, takimi, nazwę to, duchowym, ja nie wiem jak nazwać coś takiego, co idzie i czyści wszystko, spala, no piec martenowski, jesteście nam tutaj duchowym piecem martenowskim, który wszystkie niskie wibracje właśnie spala wokół siebie i transformuje na wyższe poziomy energii. Piękna sprawa i na pewno dostajecie zwrotnie, jak tak działacie, a widzę, że tak jest, to dostajecie bardzo dużo z rogu obfitości, bo to się tutaj pokazuje po tej czwórce buław. I teraz co tutaj od aniołów? Dobra. Anioły w ludzkiej postaci. No, nie mam pytań. Nie mam pytań. Pytanie, czy do Was przychodzą, czy to Wy jesteście? Zaraz zobaczymy. Ale myślę, że jedno i drugie. Możecie przez ludzi jak gdyby widzieć, że czasami do Was przychodzą anioły, tak jak mówię, w ludzkiej postaci, ale Wy tutaj też macie tak jakby czasami, ja to się śmieję, nazywam pozytywnym opętaniem, czyli tak jakby przez nas anioł coś, wiecie, przekazywał innym ludziom. I to jest to. Macie w sobie tą moc, kiedy potraficie przetransformować tę energię z wysokich planów i możecie czasem, tak jak mówię, zadziałać tak jak właśnie przekaz anielski, więc pamiętajcie o tym, tylko do Was prośba od aniołów taka, żebyście zawsze zachowywali asertywność, to znaczy, żebyście zważali, że każdą sytuację można uzdrowić łagodniej z miłością, tak? Ale w sposób silny i zdecydowany, czyli szczerze zawsze, tu jest znowu to, co ja mówiłam, widzicie, jak karty się pięknie uzupełniają, szczerze zawsze przedstawiajcie swój punkt widzenia, a anioły Was będą zawsze, jak gdyby, tak tchnęły w nas, Wasze słowa siłę i będą Was wspierać. I to jeszcze raz podkreślam, Wy możecie często, jak gdyby, przekazywać wiadomości z wyższych planów, nawet w tych czasach chaosu nie zapominajcie o tym, także... Moi drodzy, przekaz taki, zrobiło się już ciemno, ale cóż, pięknie nam tutaj się światełka palą. Przekaz taki mój był w tych trudnych czasach dla Was wszystkich. Piękne dusze będą mnie oglądać, to wiem, także jestem pod wielkim wrażeniem ja i bardzo Wam dziękuję, że mogłam ten rozkład dla Was zrobić. Gdyby ktoś potrzebował konsultacji ode mnie, to oczywiście zawsze zamieszczam tutaj takiej osobistej, oczywiście, to zamieszczam tutaj jak gdyby link, gdzie mnie można znaleźć, ale ogólnie to będzie mi bardzo miło, jak się podzielicie komentarzami, jak wibrowały z Wami te rozkłady, jak wibrowały z Wami. Jeśli przynajmniej było to te 80% dla, mówię, to są rozkłady ogólne, tak? To będzie już bardzo, bardzo fajnie. Głęboki ukłon w Waszą stronę, moi drodzy, i co? I tradycyjnie, niech moc będzie z Wami w tych czasach, i życzę dużo zdrowia dla Was, spokoju, pogody ducha dla Was i dla Waszych najbliższych. Pa, pa!